Czyli tak, jakie my tutaj mamy dzisiaj plany, jeżeli chodzi o wojownika? Po pierwsze, 300, prawie 23 level. Tą wartę możemy odebrać. Tu nie odbierałem tych książeczek, bo z tego co wiem, im mamy wyższy level, tym z tych książek dostaniemy więcej expa. Więc na razie się wstrzymam. Przede wszystkim zrobimy sobie środowiska. Tutaj portal raczej dobijemy. Może jeszcze jakieś lochy, chociaż za dużo tu raczej nie zrobię, ale zobaczymy. Chciałbym niech Lilarysia pokonać. No, to jest akurat, znaczy, no, może nie ciężkie przejście, ale trochę godzinek trzeba spędzić, jak to klikasz free to play. nie piszcie tak. Tak jak mówię, te lożki, potem połapiemy te pupilki, już zaczniemy karmić. Trochę tu jestem do tyłu, ale zobaczcie, ile ja mam jedzonek. Jak pójdzie wszystko zgodnie z planem, to jak już tutaj będziemy mieć te peciki, no tam przynajmniej dwa obok siebie, to będziemy mogli karmić dwa naraz. Dzięki za follow. Something coś. Witam, witam. Także no w sumie te jedzonka wiadomo, nigdy za mało. Okej, tu mamy nakarmione do maksa, tu mamy na maksa. No już jak widzicie, mogłem to wczoraj robić, ale specjalnie poczekałem, żeby to zrobić już wszystko na streamku. Tu mam tylko 3, więc niech będzie. Wszystko zgodnie z planem? Dokładnie. Nie no, Matrix, że musisz ten Esteros zamknąć, żeby dostać tutaj pupila. O, Posejdonga w wodzie. Najlepiej zamknąć jest Esteros i najlepiej jest zamknąć 13 piętro w mroku, bo też masz pupila. I zrobić stop, ale te lożki najlepiej zrobić. Siemanko, Szczurek. Dobra, czyli to mamy zrobione i teraz lecimy. Tutaj pyk, dokładnie, zaraz też level wbijemy. Tego nie złapiemy. A, jeszcze musimy z petów to złapać w ogóle Pancerniksa. To Viventy złota. Nie wiem, czy ja wszystko dzisiaj połapę w te trzy paski, no ale spróbujemy. Pancernik jest ważny, bo nie wiadomo kiedy kolejny event golda. Trenera mamy 11, to jeszcze w sumie wam nie powiedziałem. Dobra, co to w ogóle jest? To jest Woj. Okej, okay, jego klikamy. O, i pociąg wam uciekł. A tu widzę tyle ikonek z Prima bez suba. No ale cóż, no. Jest jak jest. Siemanko, Kserkuła. Nie no, to Matrix, no to ubij je po prostu, no Esteros musisz zamknąć tak czy siak. Nie znam osoby, która sejwuje lochy i nie ma zamkniętego Esterosu. Nie ma co, wiesz, popadać z jednej skrajności w drugą. Spoko, a masz się memento, ty już nie masz tego. Kurde, ja jeszcze przed nagrywaniem odcinka muszę sprawdzić, bo jak komuś się skończył, dobra, siedzi, komuś się pokończą subiki, to wiadomo. Nie będziemy takiej osoby brać pod uwagę, nie? You know. Oczywiście żartuję. Nawet jak ktoś wykupi suba i się zgłosi, to i tak, nawet jak mu się skończy, to to zgłoszenie już jest, żeby nie było. A, dobra, czekajcie. Tutaj mamy tak, tych trzech i tak nie złapiemy. Tutaj Jadun powinien paść. Tylko pytanie za ile. Jeszcze wam popokazuję, bo tam jakieś portale mi popadały i tak dalej. W razie czego przypomnijcie, bo to też pójdzie na YouTube'a. Nie chciałem mówić od razu, żebyście mnie nie rozpraszali. Ale pójdzie, pójdzie. Chyba jutro odcineczek z tego. No i co? No mówię, tydzień będzie ciekawy, na pewno końcówka tygodnia, wreszcie coś się zacznie dziać na streamach, czyli klikanie strzałki w lewo i w prawo, o ile oczywiście podczas urodzin uraczą nas legendarnym lochem. Oczywiście myślę, że to się wydarzy, no ale wiadomo, może być jakieś zaskoczenie. Dobra, ile tutaj grzybów na to pójdzie? Ciekaw jestem w sumie. Czy ja mam wszystko połapane, co mogę? No tak, nie powinno być problemu. A tu zawsze troszkę expa wleci. No nie, no też nie lubię, ale pod streamki jest fajny. Musicie przyznać, że jeżeli chodzi o streamy, to legendarny loch oddaje, bo tu się niby coś dzieje i tu można sobie pogadać na chillku. Więc chociaż będzie się coś działo. Dobra, siedzi. Ej, wydaliśmy ze 30 grzybów może. Tak jak mówię, 11 trener, więc nie ma tragedii. No ale to jest setny Lilaryś, nie? Zawsze to można było zrobić szybciej. To wam jeszcze pozapisuję. Fajnie jakby się pojawiało, ale niech będzie. Zrobimy na to sposobem. O, może w ten sposób. I cyk, mamy Jaduna. Dobra, czyli pierwsze środowisko siedzi. Lecimy dalej. Teraz tak, z okiem mam trochę zagwozdkę. Eldena ucieczkę oddaję. Właśnie, nagram wam film. Chyba we wtorek wleci on. W sensie we wtorek nagram i od razu we wtorek wleci. Wszystkie rzeczy o legendarnym lochu. Z tym, że to będzie
podzielone w ogóle na kategorie. Teraz będę chciał troszeczkę zrobić profesjonalniej to wszystko. Zresztą dzisiejszy film był tego przykładem, chociaż też jeszcze bym tam trochę rzeczy poprawił, ale nieważne. I wam po prostu zrobię takie zestawienie ogólnych informacji o tym legendarnym lochu, bo wiadomo, każda edycja się różni od siebie, różnie się tam przechodzi i tak dalej, no ale te informacje pozostają niezmienne co niektóre. Więc coś takiego planuję zrobić, już mam nawet szablon przygotowany i chyba wejdzie. Bo to będzie akurat fajnie, z czasem się zgra, wyświetlonka zrobi i tak dalej. Osiak, może nie będę na razie. Dobra, i właśnie. Mamy Roguna, mamy Maguta i czy ja pokonam tego Heraldona na tym trenerze i z taką ilością pupili? Sprawdzę to sobie, bo nie jestem przekonany. To musimy na SF Toolsie. O kurde, 0%. Ty, ale lipa, jakbyśmy 12 trenera mieli? Też 0. To ja muszę tego Paladona zdobyć. Na 13 trenerze dopiero siedzi. No to już niech będzie, to już niech będzie. Ty, a jakbym 11 trener i 15 petów? Dobra, widzę, że ktoś skipnę, już skipuje. A, okej, jakbym jednego miał peta więcej, to by wystarczyło na tym 11 trenerze. No to lipa. To musimy poczekać w takim razie, więcej tu nie pchniemy. Dobra, trudno, lecimy dalej. Okej, to niech będzie tu. Tutaj zamkniemy na pewno. Pancernik bez problemu. 56% klasera w 11 dni grając free to play to okej. Wiesz co, Suchomek? Chyba nie jest źle. Raczej mógłbyś więcej, jakbyś faktycznie klikał co te 10 minut. Oczywiście tam z przerwami na spanie i tak dalej. Ale nie jest źle, wydaje mi się. Jak na free to play oczywiście, bo na grzybiarze no to w pierwszy dzień takie coś wykręcają. Czy tam w drugi, no. 150 grzybów plus minus. O, no to gratki Matrix, widzisz. Tylko, że... Okej, siedzi. Tylko, że właśnie... obrońca to jest główny blok, bo niepalna raczej każdemu szybko pada. Natomiast obrońca jest takim przeważnie blokiem. No poczekam, w sensie nie wiem, czy w ogóle za tydzień będzie event epicki. W sumie to dopiero mają tam dać znać jakieś dokładniejsze eventy. No ale to akurat lipa, bo tu tych jedzonek mam strasznie dużo. No a tu nie możemy iść dalej. A trenera jeszcze na 12 bym mógł skipnąć. Ale na 13 to już nawet chyba dusz bym nie miał, tak szczerze. Ja tu będę chciał bardziej to serce 15 już odpalić. No ale trudno, no. I tak już tyle czekaliśmy, że... Procenty na Tyrka? A po co sprawdzać? Przecież to pada, prędzej czy później padnie. To mniej więcej 130 na obrońcę i 20 na niepalną? No właśnie, o tym mówiłem. Nie chce mi się szukać tej wiadomości już. Jeżeli napisał coś złego, to oczywiście na pewno został stimeoutowany. Bo nie tolerujemy tutaj złych zachowań. No ja na Jaduna wydałem przed chwilą 30, no to co? W sumie to już na tego Tyrka wydałem więcej, tak szczerze, niż na Jaduna. Powinno być na odwrót w tym momencie. Ale no przecież to przejście jest łatwe na setnym wykijadło, no to po co ja mam coś sprawdzać? Nie ma żadnego trolla, serio wam mówię. Nie no, na tym levelu możesz klikać, Michał, to za dużej różnicy ci nie zrobi, tak szczerze. Nowy backend pamiętaj. I tak i nie, to najwyżej zrobi jeden unik więcej. Hello, something coś. Siemanko świnki, witam. Ty, ale faktycznie on coś długo nie pada. Ja tu nie chcę jeszcze awki robić. Nowy backend coś zmienia w petach? Tak, przez nowy backend masz teraz pancerz w pupilach. Więc w sumie jak walczysz właśnie z wojownikami albo jakieś przejścia, no na przykład nie wiem, tutaj wydaje mi się, że jak ktoś teraz będzie próbował robić kroks, ryba i koniec, to będzie mu o wiele łatwiej, dlatego że ta ryba jest wojownikiem, no i po prostu no ten pancerz się liczy, nie? No ale czy zmienia jakoś bardzo dużo? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Właśnie myślałem o tym Matrix, tylko tak jak mówię, nie chcę tej awki robić na razie. No wydaje mi się, że to powinno, kurde, paść, tylko już chyba ze 100 grzybów poszło na niego, sadek.
Ale trudno. Dużo ikonek Prime Gaming. Ale co ja mam patro zbejtować, jak przyjdzie ci Memento i napisze, że i tak czeka na streama Shakes and Fidget Official, żeby tam dać Prime'a. Jak ktoś chce, to da, spokojnie. Sprawdź ten procent i nie pajacuj. Dobra, sprawdzę go. 0,47, kurde. To jest... Łatwiutko, co wy gadacie? Klikamy. W ogóle nie ma nad czym się zastanawiać. Nie ręcznie, tylko muszę poprawiać Wiktorek, bo na przykład teraz mi zeskanowało, że w ziemi mam 14 pupili. A mam tak naprawdę 12, nie? Więc coś tam nie bardzo. Mniej miałem na obrońcę? No właśnie, a poszło ci ile grzybów? 130, no to mi już poszło chyba więcej. Ale to nic, spokojnie. Damy radę. Akurat jak Oki wjechał to 0,47, ale no, słuszna uwaga. Siemanko Natural. Kurde no. Czemu to tak długo nie pada? Ja nie lubię czegoś długo klikać, bo mam wrażenie, że taka nuda jest, a jak coś się dzieje, to się coś dzieje, nie? Siemanko Teksu, witam. 4,7 movement. Kurde, teraz był lag, ale niestety. Najlepsze jest to, że tutaj już niektórzy ludzie mieli ostatnie pety przed tym eventem pupili, który teraz mamy. Tu niektórzy mają strasznie dużą przewagę. No ale to przez to, że my kisimy te żarcia, ja czekam na streamy, żeby to klikać i tak dalej. Ale to nic, mówię. W ostateczności będę po prostu karmił dwa pety naraz i prędzej czy później się wyzeruję z tych jedzonek. To akurat nie jest problem. Na te peciki to wiadomo jak działają. Wyda 1000 grzyba i będzie można... Nie no. To akurat pech duży, serio. Tu ludzie jakimś wykijadło, no niby jest nowy ten Begen, nie? Ale na starym wydawali tam, nie wiem, w sensie klikali na jakimś 85, 90. No ale ciekawe. No ale i tak dzisiaj nie mamy... O, myślałem, że padnie. I tak dzisiaj nie mamy jakichś nie wiadomo jakich planów, jeżeli chodzi... Kurwa, 27 tysięcy. To był właśnie ten jeden unik Memento. Ja też tu jestem wysoko, w sensie, nie wiem, dwa dni byłem w top 30, teraz jestem, o kurwa, teraz trochę spadłem, no ale, o, Melendez na przykład, zobaczcie, 190 tysięcy grzybów, a jest pod nami, i co? Lepszy gracz. Nie no, ten ranking to wiadomo. A jeszcze dzisiaj walk nie robiłem, właśnie, jeszcze skoczymy. Ale nie no, te 20... Czemu ja powiedziałem w ogóle teraz? Jak wieśniak jakiś, oczywiście teraz. Nie miejcie mnie za wieśniaka, proszę. Czekajcie, co tu się dzieje. O, jakaś Marcysia zaobserwowała. Siema Marcysia. Co słychać? Nie no, u mnie nie ma tyle szczurek. Nawet nie wiem czy połowa jest. Raczej wątpię. No chcę skończyć te pety, pokazać wam co tu się podziało i polecieć w te lochy. Mamy czarny gemik w ogóle nam też wyleciał. To jeszcze mogliście nie widzieć, nie wiem kiedy to było. Chyba w piątek? Na pewno streamka nie było. Marcysia ma 13 lat, a to nie było pytania jednak. Cofam to co powiedziałem. Możesz dać unfollow Marcysia, a w sumie to cię zbanuję jednak. Żartuję oczywiście. Co ty piszesz, Patros? Nie pisz takich rzeczy. No dla ciebie pewnie nic, Sebuś, bo ty też masz z tego, co pisałeś, chyba z 13. To u ciebie to jest w miarę zdrowe. Ej, no co jest... Dobra, czekajcie. Żeby tutaj trochę odczarować, to lecimy z ogniem teraz. Dokładnie, żeby coś się zaczęło dziać. Pyk. Jęzognix. To jest mag. Ale powinien paść też, w miarę szybko. To, że nie zdałem, to nie znaczy, że... A okej, to przepraszam, cofam. Ale to nie chodzi o to, świnki. Nie, no co wy piszecie w ogóle? No właśnie, właśnie, nie... Twitch jest, z tego co wiem, chyba 13+, jak się nie mylę.
Więc słyszałem już historię, że ktoś tam napisał sobie na czacie po prostu dla beki, że ma tam 13 lat, czy tam 12 i dostał bana za to. Więc nie żartujcie tak po prostu. Nie wiem, czy od 13, nie mam pojęcia tak szczerze od ilu. Ale no, słyszałem takie historie. No nie, tam 1000 był. 1100. Zapomniałem, jakie te pety są irytujące, ale dużo expa dostaliśmy już w ogóle. Ej, prawie połowa levela. Tak swoją drogą, 174 koła, znowu tyle. Chwilę do wywalenia z gry. Nie no, pech jest straszny posiadany, nie? Ja tu specjalnie poszedłem w takie przejścia, żeby nie wydać jakoś dużo grzybów na to. A tu się okazuje, że wydamy więcej niż na jakiegoś Smokiego i tam inne tego typu rzeczy. Ostatnio widziałem u kogoś na streamie, nie wiem czy nie udawalona, że przeklikiwał. No znowu 1700, co jest? Widziałem właśnie i teraz znowu to samo. Nie wiem, o co chodzi. Żeby nam tu się nie okazało, że nam obrażeń brakuje. No ale akurat z ognia to ja mam połapane wszystko co mogę. No i coś zacząłem mówić i mi wyleciało z głowy przez to. Nieważne, o czym mówiłem widzowie? Słucha ktoś w ogóle tego streama? Masz małego trenera, tak mówisz? W sumie i tak tu planowałem to zrobić. Ile potrzeba na serce? 16. Dobra. Czyli robimy to w ten sposób. I teraz tak, serce 15 zbudujemy po awce, w sensie zaczniemy budować. Bo... No to nam te dusze polecą pewnie, nie? A, właśnie, o Dawalonie, że on wydał chyba na przejście z ryby w Hydrowira 10 grzybów? Coś takiego? Także no chłop ma szczęście. Czego nie można powiedzieć o nas niestety. Ale dobra. Faktycznie, Szczurek, mogłeś to szybciej napisać, bo ja i tak to planowałem skipnąć. A już bym z tym no właśnie. Z tym trenerem te takie próby po 1000, po 1700 już wypadły. No ale trudno. Lecimy dalej, teraz rozpir. Rozpir wojownik. Nie, traktor zostałem na 13, wiesz? Ja idę tak samo jak na S40, jeżeli chodzi o te podziemia. Teraz lecę serce do 15. Potem polecę trenera i potem od razu przygodomat do 15. I potem ten traktor dopiero. Na 13 lecą już fajne paczki, idzie to jakoś ograć, wydaje mi się. Ważne, żeby jeszcze niebawem był jakiś event dusz, ale mam nadzieję, że będzie. Zresztą teraz w sumie będzie legendarny loch, to też trochę tych dusz nafarmimy, nie? Dawalon ma podkręcone procenty? Może, siemanko Araxiel. Pisałem wcześniej, ale oplułeś? No to spamuj no. Siemanko pani Goro, witam, witam. Ja wiem, słyszałem dużo takich historii, też zauważyłem, że on się bardzo, bardzo wczuwa w tą gierkę. To w 1.6 poguciona, ale co ja mogę powiedzieć, nie zabronimy mu tego. Niech tam się wczuwa. Dawalon swoją drogą robi bardzo dobre liczby, jak na Twitcha Shakesowego. Więc no, widocznie ludziom się podoba, nie? Dobry content się obroni zawsze liczbami. Ja streamki traktuję tak bardziej z przymrużeniem oka i raczej się staram takie ciekawsze rzeczy na YouTube'a wrzucać, bo to jest jednak mój taki główny, wiecie. Główna rzecz, którą staram się rozwijać. O, dobra, siedzi. To też zapiszemy. A on większość rzeczy robi na streamach, no i mówię, dużo osób to ogląda. Więc jest jak jest. Okej, mamy teraz rozpirka. Czyli tak, to zrobione, tego nawet z tym nowym trenerem nie klikniemy. Lecimy dalej. Szlawęża to i tak mam jeszcze nie do końca. Czy ja głębiona pokonam? A, mogę dokarmić w tym momencie. Pyk. I teraz głębiona dokładnie pokonam. No i chyba z Posejdongiem już będzie problem. Ale nawet mi nie zależy w sumie. I tak tego szlawęża muszę do stówki dobić, to poczekamy. Ale dzisiaj nakarmiony 9 razy, więc git. Dobra, czyli nam zostaje tylko i wyłącznie ten tyranożaru. Zobaczymy. Ten, od którego w sumie się zaczęło.
Siemanko, Neil. Czemu pani Gorow mówisz, że kończysz grę? O co chodzi? Dopiero wbiłeś na streama chyba w czwartek, jak się nie mylę. Kiedy był ostatni stream? No w czwartek. I daj suba z Prime'a i mówiłeś, że... To byłeś chyba ty, nie wiem. Że gierka cię wkręciła, czy coś takiego. O ile wzrósł procent, to interesujące. To prawda, to bardzo interesujące. Masz szczęście, że akurat mam to odpalone i wystarczy, że zmienię trenera. Było 0,47. Shakespeare z więzienie? Zależy. 0,55. No to wzrosło, muszę przyznać. Ty, ale ciekawe, czy te próby, co tam pozostawało po... Ile tam było? Chyba 100 tysięcy, nie? Ciekawe, czy one by oddały z nowym trenerem. Żeby padło po prostu. No wiesz, nie, jeżeli na siłę, pani Gorow, to nie ma sensu. Dużo osób wydaje mi się, że zapomina, że ta gra to jest w dalszym ciągu gra i ma ludziom sprawiać przyjemność. A niektórzy tu się spinają, jakby się zesrać chcieli dosłownie. Więc... no. Mówię, zależy od charakteru i od podejścia. Jak cię już przestało bawić, no to nie ma co. Mam nadzieję, że i tak będziesz gościł na naszych streamkach albo na kanale. Znam dużo osób, które przestały grać w Shakesa i tak dalej oglądają, bo wolą sobie popatrzeć, jak ktoś gra. I jeżeli będziesz takim widzem, to oczywiście miło. Jak tam sesyjka? Wydaje mi się, że zdane, Neil. Tak jak mówiłem na początku, raczej jestem... jestem dobrej myśli. O, może w ten sposób. Może złap pupile ziemi i dopiero kończ, ale ja mogę tylko jednego złapać, tak czy siak. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 200 grzybków na nie... A nie, mogę dwa złapać. Jeszcze szczerbun, faktycznie. Siemanko, Vendetta. No i właśnie, dobra, wydamy jeszcze, powiedzmy, 200 grzybków na niego. Jak nie padnie, to połapę te pupile. Ale zanim te pupilki, to jeszcze lożki popróbujemy. No ale właśnie, szkoda mi jawki. Też ci siadło wszystko? O, no to gratulacje. No ja już tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, już wiedziałem, że wszystko mam, został mi tylko ten jeden dzisiejszy. Wynik będę miał we wtorek, bo dzisiaj byłem pisać, ale wydaje mi się, że będzie ok. Skipnij trenera. Nie, bo i tak nie mam surek, a chcę serce 15 odpalić. Dobra, co my tu mamy? Milion. Kurde, ale powiem wam, że myślałem, że ten nowy baget nie zrobi różnicy. A tu pierwszy raz się tyle męczę z jakimś głupim tyranożarłem. To jest niesamowite jak dla mnie. Znowu był lag, znowu myślałem, że padnie. Ale to raczej kwestia tego, że tych petów nie mamy złapanych. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby aż tyle mi brakowało. Nie wiem, Mortalo, no generalnie jak są promocje, to zawsze warto, jeżeli planujesz kupić grzyby. Lepiej poczekać na promocję, niż kupować bez promocji, nie? A na urodziny podejrzewam, że będzie promocja, bo to jeszcze będzie ostatni weekend już w ogóle w tym miesiącu, to takie combo. Kurwa, 300 tysięcy, no nie wytrzymie. Jeden uniczek dosłownie. Siemanko, Netrox. Nie mam oficjalnego, ale wydaje mi się tekstu, że... W sensie nieoficjalnego też nie mam. Ale wydaje mi się, że będzie, no bo tak jak mówię, to jest ostatni weekend. Miesiąca, ostatni weekend miesiąca zawsze jest promka. Dobra. Okej, okay, nie siedzi, dobra. No to trudno, to już nie padnie w takim razie. W sensie na razie, musimy połapać te pety. To teraz sprawdzamy sobie procenty na lożki. A zanim nam się pokażą procenty, to co tu się w ogóle pozmieniało? Aha, potrzeby nam jeszcze jedna platynka do maksa swoją drogą. W dalszym ciągu nie wstaję w nocy, żeby kupować u tego kupca. Także no sadek, ale jest jak jest. W każdym razie brakuje nam tylko jedna, już będzie full, będzie można lecieć same skipy. Poleciał nam, tak jak mówię, czarny gemik i to duży, chyba z dwa dni temu, bodajże w piątek. Jak się nie mylę, to wymieniłem tutaj jakiś gemik za HP. I co tutaj więcej?
A, to już zrobiliśmy. Tu coś możemy wrzucić. Wszystko jedno. Siła 450. To może wojownikowi coś damy. 382. To niech będzie tu. Zawsze to jakiś buścik, to możemy usunąć. I teraz tak, tu zrobimy A, w ogóle miałem ten portal robić. Dobra, dzięki. To muszę jeszcze raz zeskanować w takim razie. Chociaż... Nie no, po prostu zmienię na 24, nie? I będzie gituwa, tylko się muszę przelogować. Będzie ok. Dzięki za follow. A, i to co wam miałem pokazać, co pozapisywałem. Środowiska to już na koniec, jak tego Tyrka pokonamy. Kundel piekieł, po pierwsze. To był zwiat, troszkę się z nim męczyliśmy. Ale w końcu nam się go udało pokonać. Jak to się ma do tej pomarańczy, co masz? A zaraz mogę pokazać, szczurek. Tak, ja wiem, pani Gorow, ale jak go kupujesz co 20 godzin równe, to on się tak jakby cofa o 4 godziny i w ciągu tam powiedzmy tygodnia masz tak jakby jednego kupca gratis, jeżeli co do zegarka to robisz. Rozumiesz, o co chodzi? Dobra, kolejny to było 13 czerwca, 15, czyli 2 dni później nam padł kolejny. To był swoją drogą też zwiadowca. Ile tu w ogóle bloków i uników, co jest? Ale fajne dwa kryty na koniec. No i to, co nam padło 17, czyli znowu 2 dni temu. I dzisiaj kolejny. Tak, ciekawy, dość. A, to w ogóle też zwiadowca. Myślałem, że to mak, ale dobra, 3 zwiadowców z rzędu mieliśmy, ale w miarę szybko padli tak naprawdę. Okej. No i mówię, te wam pokażę, jak już dokończymy. I dobra, no i co my tu możemy kliknąć? Jutro level up, więc będę chciał jeszcze coś docisnąć. Klikamy sobie all. Dobra, o, 13 piętro 0,90 w mroku. W ogóle jakie mamy procenty? Tak, Szkoła Magii 2,76, Hemoridor 2, 13 piętro w mroku 0,90, siemanko Eskelix i 13 piętro w świetle jest kolejne 0,17, czyli na tym kończymy, aczkolwiek tego bym chętnie kliknął, bo on nam da 300 milionów expa. To by było przyjemne, żeby go tutaj machnąć. Na pewno wbijemy level dzięki temu. Byłoby git. Perfekcyjny angielski widzę, dziękuję bardzo, starałem się. Are you confident? O, a Olsza w ogóle taką zwrotę zajebał, że... Jak to szło? Powiem, bo powiem, sprawdzę sobie na necie, bo powiem jakąś głupotę. Olsza confident. To było chyba... A, nie znajdę tego teraz, nie pamiętam tytułu tej nutki. To nieważne. Nie było tematu. Może ktoś pamięta, to na czacie napisze. Dobra, o, tam 7 milionów. Ile on ma w ogóle? 101 milionów. Dobra, no to praktycznie nam zostało 7% jego HP. Już w miarę taka sensowna ilość. Nie, 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 nie o to mi chodzi, szczurek. To nie jest w ogóle tak z Olszy. Chyba nie jest tekst Olszy. Nie pamiętam. Kojarzę ten tekst, nie wiem kogo jest, ale nie o to mi chodziło w każdym razie. No padnij, proszę. To jest w ogóle kolejny w tym 13 piętrze, pamiętacie? Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś mag. Z magiem mogą być problemy. Co taka w ogóle cisza jest na czacie? Proszę coś pisać ciekawego. Ty, jest prawie 80 osób, a na czacie nic się nie dzieje. Ostatnio było 40 i był taki spam, że nie nadążałem odpowiadać, ja nie wiem. O, dobra. Wystarczyło was zjebać i od razu loszek padł, dziękuję. I jakaś rózga dla Magusia. 25%! Dawaj mnie to. Pyk.
co mamy? Plus 90. A przytulę, czemu nie? Dzięki. Oczarujemy. Tu chyba jest git. Dokładnie o to, co piszesz, Rudy Banan, no. Ciężkie trapisko. To Olsza był tam na ficie, no. Masz rację, masz rację. Awkę klikam, to nie ma jak pisać. Właśnie słyszałem, że dużo osób sobie w tle puszcza moje odcinki, jak na przykład jakąś awkę klika albo coś. W sensie dużo osób mi to pisze. Dobra, tutaj bierzemy, zapisujemy go od razu, cyk. Czyli mamy ten 324, początek co prawda, no ale niech będzie. Teraz tak, najpierw szkoła magii prawie 3%. Do tego możemy machnąć. 310 level, no on nam nie da za dużo. Ale pamiętamy, że jeszcze mamy 3 książeczki z kalendarza. Robiłem sobie rewatcha druida u ciebie i na bardzo podobnym poziomie biłeś to licho? O, to ciekawe akurat, zwłaszcza, że tu jesteśmy wojownikiem. Ale bardzo możliwe, że po prostu wtedy gierka też była trochę wolniejsza, wydaje mi się. Na tamtym etapie nie było żadnych elevatorów i tak dalej, nie? Ale to ciekawe akurat. Siemanko Kefcio. Dobra, siedzi. Co nam wyleciało? Jakaś... A nie, myślałem, że to broń. Ale dobra, będzie do... Do czego? Do kibelka. Teraz tak, tu mamy Psyriusza Borka, teraz mamy Smoldera. Na Smoldera jeszcze mamy 2%. To są w sumie jedyne lochy, na jakie mamy takie fajniejsze procenty. Tak w ramach ciekawostki, ale zaraz jeszcze zeskanuję, bo może to 13 piętro jeszcze by dało radę. Tam jest chyba Maguś. Kiedyś w Shakesie to awka lochy i nara. No, kiedyś tak było. Dobra, siedzi. Są małe ekspy. Możemy sprzedać od razu. Ale powoli, powoli się uzbiera ten 325. Jak tu w ogóle nasi koledzy? Bolwerk 326, prawie 327. Ej, to nie jest wcale tak do przodu. Jak mi się wydawało. Zombie już tu 325 widzę, że wbił. On był ciągle do tyłu. Aczkolwiek u niego te czarne gemiki robią robotę. I czekajcie, kto był tu? Bolwerk był i był ten jeden ziomek, co tak wyskoczył. Gdzie on jest? O, Marvel w ogóle też wysoko. Epaka dnie. Ja go pominąłem. Ten ziomek mnie w ogóle zastanawia. Zobaczcie, on ma gemy 464. Tu ma gemy po 350, same czarne. I on tych lochów w ogóle nie rusza. Nie rozumiem, o co chodzi. A, pytałeś, jakie jest w ogóle odnośnie rozstrzału szczurek. 425 mamy pomarańczowy, a 315 mamy czarny. To tak, bo coś tam pisałeś właśnie. A właśnie widziałem Nil na czacie, a gdzie ty w ogóle studiujesz? Ale trener ten MMA łupa, czy coś takiego? A, dobra, robimy tego skana jeszcze raz. Ty, jak się nazywał ten ziomek? Czy ja go... Bolwerk to był od dawna, ale był taki, co tak wyskoczył nagle. Ty, a może się usunął? Kojarzy go ktoś? A, dobra, Dark Vander, dobra, pisaliście mi. Dark Vander... 326 też ma, no to oni idą łeb w łeb praktycznie. O kurde, 0,81 mamy na tego maga. I prawie 2% na szkołę magii. Dobra, ale zaczynamy od maga, bo on nam da najwięcej. To są niewiele mniejsze procenty niż to licho piekielne. Jakbyśmy tak podjechali trochę bliżej do nich, nie obraziłbym się. Dobrze, że robisz zapisy live na YouTube, bo nie mogę być na live. O, widzisz, Kefcio, i z tego zapis również będzie. Tylko będę musiał przysiąść wieczorem i to pociąć jakoś. Bo trochę zacząłem się bardziej starać nad tymi zapisami. Nie tak, że takiego gotowca wrzucić, po prostu wyciąć, gdzie zaczynamy, wyciąć, gdzie kończymy i wrzucić na YouTube'a. Tylko bardziej to jakoś montować, wycinać jakieś nudne momenty, co ludzi z YouTube'a mogą mnie obchodzić i tak dalej. Wydaje mi się, że będzie się to dzięki temu lepiej oglądać. Ale i tak ostatnie zapisy robiły fajne wyświetlenia.
Tak jak te pierwsze robiły tam dość, znaczy może nie słabe, ale no mniejsze niż takie normalne odcinki, no to teraz mamy tak. Ten z końcówką Levitora ponad 3 kafle. Ten z Weekendu Epickiego ostatnio 4,5 kafla. Co my tu jeszcze mamy? No i w sumie tyle. O, nowa taktyka na Elevator. O, prawie 6000, no ale tu był tytuł taki, powiedzmy, że dość... I wzbudzał zainteresowanie. O, może tak. Widzowie mają... Powiem ci, że właśnie nie świnki. Jako już to już jest moje trzecie lato na YouTubie, to właśnie w lato strasznie spadają wyświetlenia. No o wyświetleniach, nie o zarobkach. Nie wiem, czy ktoś tak pomyślał w ogóle? Nie no, klikanie zostawiam, ale na przykład o, teraz by wleciał jakiś hype train, na przykład 3 suby z rzędu, bo macie jakiegoś wolnego primika i możecie dać, bo i tak nie macie gdzie wykorzystać. No i wletuje hype train, no i ja dziękuję przez 5 minut, no i to bym na przykład wyciął, nie? Ja oglądam oddechy do dechy, o, to bardzo mi miło. A ty, Kefcio? Jakiś taki podobny nick kojarzę z tego, z Discorda, ale nie wiem. A nie, to był Kowi, to sorry, ale podobne niki. Kurde, lag był, myślałem, że padnie. Co chwilę mu tu zostaje mało HP, ale to wiadomo, zawsze tak u magów to działa. $5 milionów, 13, 18, no... 4 miliony. Kurczę, no dobrze, jakby to padło. Ile on nam da? 300 milionów, czyli wbijemy level, no. Jakby nie patrzeć. Kurde, jaki był długi lag, nie wiem. Nie no, Kefcio, po prostu ktoś miał nick podobny do ciebie i mi się pomyliło. On chyba jest nawet na Discordzie, ma nick prawie taki jak ty, tylko że on ma Kowi 2000 czy coś takiego. Czekaj, zaraz ci powiem. A, akurat go... A jest, Kowi 120, dobra. To może nie do końca taki podobny, no ale kumasz, o co chodzi. Ile mam... O, dobra, siedzi. Ile mam procent na niego? 0,81 miałem. Ale siedzi, siedzi, okej. Mamy 325, kurde, ale my tu... Jezu, wyobraźcie sobie, jaki byłby progres, jakby były same czarne gemy. Przecież my byśmy już 330 wbijali. No tu niestety. Tu nam daje dużo stat, to możemy podmienić. Odzysk klejnotu, pyk. Okej. Okay. Teraz tak, co my tutaj mamy? Dalej mamy Dymika Majciarza, on już raczej nie padnie. Ale jeszcze przeskanuję oczywiście, tylko że kolejny procent, 2% prawie na szkołę magii. Możemy to zrobić. Jeszcze ile mi dadzą w ogóle te książki? To jest chyba 1/3 levela, jak, nie, co ja mówię, 1/5 levela. O, szybko padł, okej. Okay. Dzięki za follow, Widex. O kurde, za 10 baniek. Ty, to ja to zostałem do wiedźmy już. Dwie statystyki. Trzeba było być w top 3 gildii, a nie iść po zasięgi? O, jakie zasięgi? O co ci chodzi? Co ty mówisz? Dlaczego w końcowej rozgrywce lepsze są czarne gemy od legendarnych? No właśnie XVEX tak to nie działa, bo legendarne są lepsze od czarnych. Nie wiem, skąd ci się to wzięło. Aczkolwiek no nie. Dobra, je ostatni skan chyba. 0,60 na szkołę magii. A z ciekawości na tego trzeciego w 13 piętrze mamy 0,08. No to już niestety. Czy my chcemy tą szkołę magii kliknąć? 0,60 to już nie jest w sumie tak dużo. I który to jest level? 325. Dobra, zrobimy tak. Poszukam tych pupili. Książeczki odbiorę. I jak nam będzie mało brakować, to może jeszcze spróbujemy, żeby ten 326 wycisnąć. Chociaż jak nam będzie mało brakować, to jutro przecież klikniemy też.
Ale dobra, no tak robię, bo i tak już nie ma za bardzo z czego strzelać. Trzynaste piętro w świetle. 0,20% mówisz, Marvel? Ciekawe, że chcesz mnie pozbawić grzybków. Ty, ale nie, w sumie to nie muszę tego na razie odbierać. Po co ja to chcę odbierać? Na razie robimy tak. Pustynia przesłoneczna. Step strapionych, kraina oskór. Nuśnogród. Kurwa, to są cztery lokacje, ale ja tego nie zapamiętam chyba. Czekajcie. Nie, nie ma sensu nil skipować, jak mamy tylko jedną salkę. Coś ty. Jedna salka to jest 5%, nie. Nie, co ja mówię, jedna salka to jest 1% na czarnego gema. Tarnolas, pustynia, a pustynia to był chyba, kurde, jaka słaba misja w ogóle. Znaczy pod golda, ale expo, no ale dobra, spróbujemy. O, hello. Siedzi. I pustynia przesłoneczna odpada. Kraina oskór, step strapionych i gnuśnogród. Kraina oskór, step strapionych, gnuśnogród. Tu nie ma nic takiego. Mam w ogóle dobry ekwipunek? Mam. Zawsze sprawdzam po parę razy. To jest kraina oskór. Dobra, siedzi. Czy już tego pupilka mamy, co mi w sumie najbardziej zależało. No tak, no zawsze się chociaż te gemiki wymieni. Co zostało? Step strapionych i gnuśnogród chyba, nie? Wyleci? Kurde, nie wyleciało. Myślałem, że będzie takie szczęście, że za pierwszym razem wszystko, ale niestety. Nie, nie, Arix, to działa tak, że każda salka 15 i w górę ci daje 1% i łącznie możesz mieć 50%, jak wszyscy mają takową. O nie, kurwa. I kliknąłem Enter. No i tak tego ekspa tylko 111 milionów było, a w pizdu. O, następne gnuśnogrody. Dobra, już i tak. O, chociaż teraz oddał. Ten kalendarz to jest naprawdę takie gówno. Powinna być opcja, żeby wyłączyć to wyświetlanie co chwilę, ale nie, za każdym razem jak klikasz tą karczmę, ci musi wyskoczyć ten kalendarz. Dobra, to zostaje step strapionych w takim razie. O, jest step strapionych, ty, dobra. Proszę. Dobra, dzięki. Chociaż tyle. Okej, okay, przelogowanie musi nastąpić. Czy mam tu jeszcze otwarte te pety? Nie mam, mam kalkulator do... Cianko Patros, totalnie nic. Jakiego mam trenera? 12. Teraz tak, bierzemy ziemię. Jeszcze sprawdzę te procenciki dla porównania. Mieliśmy 0,55, jak się nie mylę. Czyli teraz po złapaniu dwóch petów, level 100. Mamy 14, trener 12. Wszystko się zgadza. Tutaj mamy cyk, ostatni. Pyk i zobaczymy, jak to wygląda. Max staty 2 do 1. No ja bym, nie jestem przekonany Xerku, ale ja tak chyba będę robił na W50, że będę dawał dwa razy więcej inty od HP w podstawie. Wiecie, staty mają to do siebie, że zawsze je można jakoś skorygować, nie? Jeżeli, ja zawsze powtarzam, jak ktoś, nie wiem, gra wojownikiem i nie wrzucił 15 tysięcy podstawy w inteligencję, załóżmy, to zawsze te staty idzie wyprostować. To jest fajne w tej grze, że ona się nie kończy. Ty kurwa, prawie 4%. What a shit. Warto było klikać tego tyrka wcześniej, zdecydowanie. Tef. 2-1 na zwiadowcy, wydaje mi się, że nie ma sensu. Ja bym tak może z 5 koła przewagi zrobił. Między zręcznością a HP. Ale no mówię, to są takie moje luźne przypuszczenia, ja tam... nigdzie tego nie sprawdzałem. Ani nigdzie nie testowałem. To niezłe prawie 4%. A przecież Michał, odpowiadałem na to pytanie dosłownie chwilę temu.
A nie, poczekaj, bo nie kliknąłem New Backend. A, to wszystko zmienia. Czekajcie, jeszcze jedno sprawdzenie. No, tak będzie łabość na 100%. 1,05, dobra, no ale to i tak jest prawie dwa razy tyle, co mieliśmy. No klikamy, no nie ma co. Ale bez kitu. Tak jak w tych innych przejściach, nie widziałem tam dużej różnicy. Jeżeli chodzi o ten pancerz w tych pupilach i ten, tak jak mówię, nowy backend. Tak kurde, na tym tyrku to widać zdecydowanie. Będziecie mieli test na YouTubie naoczny. Jak to teraz działa. Ty, to wykijadło już może nie być takie free to play. Tak szczerze. Ale w co tu innego iść? Muszę obczaić to. Już skipuję, szczurek. Nie, S40 jest na starym. Dobra. W Lisowilka? Nie, no właśnie nie wiem. No ale jest różnica, jak macie prawie 4%, a lekko ponad 1. Siemanko Timgan, dziękuję, wzajemnie. O, siedzi nareszcie, Boże święty. Ileż można. I zapiszemy go sobie. No, ciepło dzisiaj, Timgan. W sumie ciepło to mało powiedziane. Dobra. Zmurszały las nam jest potrzebny, tylko czy ja chcę tą mawkę robić, czy może jeszcze ten level spróbować jakoś dobić. W sumie to my tornada jeszcze nie ruszaliśmy, nie? Sporo ekspa poleciało z tych środowisk, musicie przyznać. Tu niestety nic nie nakarmię, tutaj tego tyrka jak się uda złapać, byłoby miło. Tu tego wrzucimy. Ile nam zostało na tyrka w ogóle? Lekko ponad jeden pasek. No to może być lekko ponad pół paska. Może być ciężko. Golda też trochę wpadło. Trzymaj się, Nil. Co tam, Patros? Ja wiem, szczurek. O kurde, przesadziłem trochę. Dobra, niech będzie tyle. Nie powiem UW. Przykro mi. Czy tu nam coś padnie? Ten nietoperek to jest woj. Jakiś tam bloczek jest niby. No ale tu już trochę jednak nic nie klikaliśmy. Dobra, siedzi. O, jakieś rękawice nam poleciały w ogóle. Plus 21, dobra, na razie z boku. Nie są jakieś wybitne. Kolejny woj niestety. O, szybko padł. Ty, co jest? Halo. Zostawię, może wiedźma będzie chciała. Jak tu w ogóle z tymi... O, jutro mamy następny czar. To już przedostatni chyba, jak się nie mylę. Ostatni to już będzie kwestia tam 2 dni może. Dobra, siedzi. Co tu jest w ogóle za... Z tymi nietoperzami jeden za drugim. Czemu nie ma żadnych magów, na przykład 15 z rzędu albo zwiadów? Byłoby milej. Oby na piwko, no to prawda akurat. Tutaj z tymi czarami nie było tak źle szczerze, jeżeli chodzi o lochy, tam rękawice i ten, i hełmik. Ale jeżeli chodzi o ten czar na piwko, to długo czekamy faktycznie. Kiedyś się odtwarzał taki dźwięk w tle XVEX na streamku, który był wycięty z któregoś tam z moich streamów jeszcze przed przerwą. Ale teraz trochę pozmieniałem dźwięki, żebym mógł wrzucać na YouTube'a i nie miał tej muzyki, co wy teraz słyszycie z Song Requesta. No i teraz to już nie działa i muszę to usunąć, tylko że nie było czasu. Jak będę kupował Gryfa w wieczór, piątek, a Awkę piątek rano przed skończeniem, to będzie działać jak będę kupował co te 2 tygodnie dzień później?
O Jezu, skomplikowane pytanie. Gryfa będziesz miał do piątku do wieczora, bo masz równe 2 tygodnie, więc jak jeszcze rano go zużyjesz awkę, dzięki za follow, Armonek, to będziesz mógł tego gryfa dopiero kupić w sobotę ewentualnie, czy tam no jak ci wygodniej. Chyba o to ci chodzi, mam takie wrażenie. Ty ogól się na łyso? To nie ten stream, kolego. Ale ja mu przecież oddam te punkty XVEC. Przecież ja mogę oddawać. Nie ma problemu, Gandalf. Kurde, to nam w sumie niedużo do levela brakuje. Dobra, siedzi. Następny woj, no co jest? Halo. 386, jeszcze 100 tornad na tym wojowniku. I już będzie stopowane tornadko. Sadek. Nie, raczej rzadko się zdarza. Bardziej na tygodniu. Więc you know. Ktoś puścił normalną wersję? No to zajebiste akurat. Ty, dobra. Może tego w takim razie. Na niego chyba mieliśmy fajne procenty, jak się nie mylę. Czekajcie, jeszcze zerknę. Chyba to była szkoła magii, ale jeszcze zerknę dla pewności. Wiem, no. Z godzinkę temu mi się skończyły. Tak, szkoła magii, 0,75. Kurde, no to nie są jakieś wybitne procenty. No ale może padnie. Byłoby miło. O! Dzień dobry. No i mamy to, widzowie. A to co takiego? Ja pierdolę, jestem taki duży, że zajmuję wszystkie miejsca w tornadzie. Okrzamp. No. Piramidę szaleństwa parę razy kliknął. Znalazł sposób na nieskończonego expa. Dobra, nieważne. Siedzi no, siedzi. I teraz byśmy mogli, chociaż... No brakowało, ile dostałem za ten kalendarz? 111 milionów, tak? Czyli by mi brakowało... 91 milionów do levela. No ale dałoby się to zrobić, żeby na tym wyższym odebrać te książki. Ale to już są, no... Kilka milionów expa dosłownie. To tam się nie będziemy aż tak napinać. Grunt, że zrobione. I dobra, czyli co? Jeżeli tutaj nikt nie wbije levela, a się nie zapowiada, Bolwerkowi mało brakuje, ale chuj go wi. Natomiast... ten Dark Vander, jemu brakuje więcej, to wątpię. No to dostaniemy tyle expa za level upa, co oni. A w sumie Bolwerk jutro może awkę zrobić po prostu. Jutro już na pewno wbije 3-2-7 i wtedy 3-2-8, ale dobra, nieważne. Ty, dobrze wyszło tak naprawdę. Koniec końców. Wyszło jak najbardziej git. Czyli co? Kończymy tą mawkę. Spróbujemy jeszcze tego tyrka złapać. Zmurszały las to był. Moczary Mary, Nigdylandia. O, zmurszały las. Proszę. Kurwo ty. No cóż. Nie działa czasem. Nie zrobię gagri, ani nic takiego. Proszę nie spamować. Krainę Rogeni, step 100. Teraz się pojawił step strapionych. Zaki, widzę, że jesteś obyty na Twitchu. A powiedz mi, kolego, gdzie zużyłeś swojego suba z Prime? No, skoro tak mówisz, serku, a to czemu nie? Sub za gagri.
No nie, nie. Nie ośmieszę się za jakieś 15 zł. Przykro mi. Dobrze by było widzieć, nie, wiedzieć niedobry. Nie byłem w dobrym stanie wtedy. A, no właśnie. Właśnie, właśnie. Dobra, bierzemy to. Ej, właśnie, widzowie. Siedziałem wczoraj długo, bo się uczyłem, TF. I Dawalon miał streamka do północy. I powiem wam coś, bo wiem, że go nie lubicie. Znaczy, nie wszyscy, ale niektórzy go nie lubią. Wiecie, co się odjebało? Dawalon na minutę przed północą, po tym jak tam sobie klikał jakieś lochy na W56, minutę dokładnie przed północą, wszedł na swoje konto na W55 i zauważył, że nie zrobił nawet jednej misji. I nadupcał Enter po prostu, żeby przeskipać tą mawkę, tak na pałę, czyli tak jak niektórzy polscy youtuberzy. I zostało mu jeszcze pół paska ostatniego, już się zresetowało, już było po północy. To tak jakby co. Taka ciekawostka z shakesowego Twitcha. Dobra. Dziewiczy Kanion, Puszcza Zarośląska. Kurde, nie dropnie chyba ten tyrek. O, jest zmurszały las, może. O co mi chodzi? Czemu chcę tego tyrka? No bo chcę go jeszcze 9 razy nakarmić dzisiaj. Kurwa. No i nie ma. Dobra, no trudno. O, ale jeszcze paczuszka dusz. Jeszcze to się udało. To możemy wziąć. Ile mamy tych dusz? 3 miliony. No to nie ma. Szału nie ma, ale już 15 serce się buduje. Było już? To prawda, było. Możemy skipnąć. Dobra, ale 3-2-6 dobiliśmy. Nie ma tragedii. Jutro level upek będzie 3-2-7. Całą resztę jeszcze tu ogarniemy. Nowa niemiecka technika może? A może, może, to nie wiem. Muszę zapytać. To będzie lepsze. A, i te lożki musimy obejrzeć, to też ważne, bo już bym prawie zapomniał, i środowiska. Ale to zaraz, jeszcze tu wszystko przeklikam. Co mam? Wczoraj w ogóle w portalu zrobiłem ponad 100 milionów, kumacie to. Taki damage, a dzisiaj ile? Miliard 31. No troszkę mniej, ale nie ma tragedii też. Tu bierzemy Iwana. Cały czas go bije. Nie jest to zbyt warta inwestycja, ale niech będzie, byleby przeklikać. Szkoda mi tu w ogóle tych dusz marnować w jakiegoś Władka póki co, jak z tych evencików fajnie można odlecieć, ale no zobaczymy. No mówię, liczę, że ten event jeszcze dadzą jakiś dusz niebawem. Albo z tego legendarnego jakby dużo leciało, no nie wiem. Nieważne. Lecimy. A lożki, boże, lożki, pety klikamy od lewej do prawej. Tak jak się klikać powinno. No tam co prawda było blisko, tu również było blisko, musicie przyznać. No i tu, no 3-2, nie takie źle. Która pozycja? 56, zdecydowany wzrost. Za miesiąc, jak tak piszę w kalendarzu, o kurde, to trochę sporo. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jak to wyjdzie. Najwyżej się troszkę ten traktorek tam podniesie, nie? W ostateczności, chociaż wolałbym nie. Dobra, te portale wam pokazywałem. Jaduna. Powiedziałem wrzesień? Serio? Dobra, to sorry. Sorry, to się zajebałem w akcji totalnie. I lecimy z Jadunem. Oczywiście chodziło mi o czerwiec. 22 czerwiec są kalendarzowe. No i pewnie okolice 22 czerwca będzie ten event urodzinowy, czyli no pewnie po prostu następny weekend, no. Tak mi się wydaje, przepraszam, przepraszam. Dobra, fajne te kryty siadły, co prawda Ryś trochę uników zrobił, no ale to standardzik. Lecimy dalej, Smoke i Rozpir. Siemanko szwagier, witam, witam.
Tak tam idzie klikanie? No w sumie poszło całkiem sprawnie. Właśnie oglądamy, co tu się wydarzyło ciekawego. No tu też dużo tych uników. Lecimy dalej. Po 28 milionów expa i może tyranożarwa, żeby już zamknąć kwestię tych środowisk. To najciekawsze. Jeden unik, drugi unik. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. Trzynasty. Czternasty. 14 uników. Siemanko, Matełko. No to łatwo, nie? Wszystko zgodnie z planem, można by powiedzieć. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy dobrze liczyłem, bo ta animacja tak szybko na przyspieszonym leci, ale wydaje mi się, że tak. Okej, licho piekielne, zobaczmy. No Maguś, w sensie wojownik za wiele nie zrobił, Barbar. Maguś... Dwa kryty, to git, 77 milionów. O kurde, ty, Kunegunda za dużo nie zrobiła nawet. 10 milionów tylko. To my tutaj zrobiliśmy. Ale on, no dużo ma HP. Ale za to zobaczcie, my mamy 16,5 tysiąca siły, on ma tylko 9 tysięcy. To on nas tutaj dosłownie smera. O, jeszcze fajne kryty powchodziły. Dobra, gituwa. Te obrażonka takie, jak już pokazywałem. Lecimy z Hagridem. To mogę razy 3, bo to jest walka wojów, to trochę potrwa. Useless Kunegunda. Może useless to nie, ale... Ale no ostatnio... O, kto oglądał odcinek z druida, ten wie, że tam Kunegunda praktycznie nic nie zrobiła. Sam druid musiał wszystko. Ten w ogóle wojownik z rózgi na dupca. Ten blokuje tego fireballa tą rózgą. Dobra, jakieś fajne kryty na koniec. 21 milionów. Teraz mamy Smoldera. Smolder mag. Ty, jaka buła w ogóle. No ale dobra, jakoś poszło. 24% runka swoją drogą nam w tej broni poleciała. To tam mogłem pozamieniać, ale to już... Teraz już chyba... Teraz już chyba... I tak tutaj na tym woju to my do legendarnego nic nie zrobimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wróżek Henryk. Sprawdźmy to. O, Barbar coś tam kliknął. Maguś... Maguś dwa kryty, ty, że on ustał tego ciosa. Kunegunda w ogóle na hita spadła. Ale dobra, wszyscy się tu postarali, no. Faktycznie fajna próba. I te rękawiczki, ale one nie jakieś super. Teraz Psyriusz Borg. Też Maguś. Czy jest jeszcze serwer beta? Chyba go zamknęli dzisiaj o 15 czy tam 14, jak się nie mylę. Bo on miał być chyba do niedzieli. Dobra, ten też nam padł ładnie. 100 milionów expa równe, w ogóle ledwo, ale okej. No i na koniec tego Snape'a, którym w sumie dobiliśmy level, jak się nie mylę. 0,75% padł dosyć szybko. Oddaję przyspieszenie walk, no to prawda, w sensie tak jak z magami to jeszcze nie jest wymagane, ale jakiś wojna woja to w ogóle, ale to jest naprawdę bardzo dobre, jak oglądamy pod koniec odcinka te walki. To przyspieszenie tak oddaję, że masakra. No i dobra, i tyle, jeżeli chodzi o lożki. Tyle jeżeli chodzi o tego wojownika. I tak jestem w sumie zadowolony, bo zrobiliśmy naprawdę, naprawdę sporo. Jeszcze tu jakąś topkę, co prawda już pokazywałem, ale możemy się tak bardziej skupić, jakby się oczywiście była tak miła wczytać. Co? Dobra, teraz działa. O kurde, potężny Davalon top 1. King Alban tu widzę ciśnie też, 341. Co my tu jeszcze mamy? Madumen 331, tu 334. No te berki najbardziej przeskoczyły na taki 340 plus. Reszta się tak w okolicach 330-335 zatrzyma. Tu w ogóle Mag 329 też. Tu jakiś 327 berek Paladyn, tu tak samo. No tak to wygląda generalnie. Łowca jakiś się uchował, Sayonara. No, ale generalnie tak się topeczka prezentuje.